witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, no dziękuję za przesyłane e-maile, które proponują tematy do poruszenia, wskazują na nieprawidłowości w KAS, ale także odnoszą się do linków, wideo o byłym szefie Krajowej Administracji Skarbowej. Już z prośbą o to, abym się do tego odniósł. Już zapowiedziałem, że będą filmy o panu ministrze Marianu Banasiu, także również wiele innych tematów bardzo ciekawych dla ogółu obywateli, więc zachęcam wszystkich do subskrypcji, aby nie przeoczyć tych ważnych z punktu widzenia interesu publicznego zagadnień. A dzisiaj będzie wideo o wandalizmie ucywilnienia. Dlaczego wandalizmie? Dlaczego barbarzyństwie? No, mieliśmy do czynienia z rozmundurowaniem kilku tysięcy, ponad 4000 funkcjonariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, mianowanych aktem mianowania do służby, którzy poświęcili się ojczyźnie, ryzykowali zdrowie, a nawet życie w wielu, wielu sytuacjach służbowych. Nagle jednym działaniem mają być rozmundurowani. Tutaj również poprzez zignorowanie aktów mianowania oficerskich na stopień oficerski, bo tu prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje stopień oficerski w naszym kraju i przykładowo pan prezydent kogoś mianował na oficera, a za chwilę dyrektor Izby Administracji Skarbowej, bo realizował ideę fix pana ministra Mariana Banasia, rozmundurowuje takiego świeżo przykładowo mianowanego oficera przez pana prezydenta. No, tak to wyglądało. A więc sprawa, która nie miała miejsca nigdy w Polsce. Odarcie z munduru oficera, odarcie z munduru funkcjonariusza służby mundurowej. Nie miała miejsca nigdy w Europie, ba, nigdy w cywilizowanym świecie. Jeżeli ktoś zna taki przypadek, to proszę o komentarz pod filmem. Zapoznawaliśmy się z tym, nie spotkaliśmy się takiego kraju, nie natrafiliśmy na taki kraj, który w ten sposób potraktował funkcjonariuszy. To była operacja, która była wymierzona na osłabienie dynamiki wpływów budżetowych przez bliżej nieokreślone czynniki z nieświadomością oczywiście decydentów, bo wówczas potężne obszary kontrolne upadły, po prostu zostały rozproszone. Przykładowo akcyza, kontrola postimportowa. Do dzisiaj nie działa w wielu izbach administracji skarbowej kontrola postimportowa celna. No, dramat, więc sytuacja no, prawdopodobnie ukartowana i ze szkodą dla dynamiki wpływów budżetowych. Będę o tym jeszcze mówił, to jest jeden z czynników tego, że KAS wstrzymał, zmniejszył dynamikę wpływów budżetowych, nie przysporzył żadnych dodatkowych wpływów, a tylko spowolnił, bo wpływy już się pojawiły przed wprowadzeniem KAS i o tym będzie specjalny odcinek. Tak to wyglądało. Czekamy na raport Najwyższej Izby Kontroli, który miał być przed świętami Bożego Narodzenia. Gdzie jest ten raport? Pytam się, mamy 15 stycznia. Panie prezesie NIK, nic pan nie ukryje. Najwyższa Izba Kontroli została zasypana informacjami. Jeżeli nie ujrzą one światła dziennego w raporcie NIK, to i tak wypłyną. Pamięta pan to pismo? Panie prezesie, tu jest numer. Pamięta pan to pismo? Proszę bardzo, tutaj jest pana podpis jako szef służby celnej. Wydał pan rozkaz. Słowo polecam. Polecam. Czyli wydał pan tak jakby rozkaz. Policji wydał komendant główny komendantom wojewódzkim. Rozkazuję, bo polecam to samo oznacza. Może nie był pan świadomy, co pan robi, ale wydał pan rozkaz, że w celu zadań w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier, poboru należności celnych, funkcji wierzycielskich oraz egzekucji,
czyli funkcjonariusze wykonujący te zadania, polecam, aby wszyscy ci funkcjonariusze znaleźli się w urzędach skarbowych lub izbach administracji skarbowej w zakresie orzecznictwa drugiej instancji wraz z przekształceniem stosunku służby funkcjonariuszy w stosunek pracy, czyli to rozmundurowanie, ucywilnienie zrobił pan poleceniem. A gdzie przesłanki ustawowe? Ważne było, że na dzień 30 września 2016 roku akurat są w tych wymienionych komórkach i nieważne przesłanki ustawowe. Zapomniał pan o przesłankach ustawowych. Artykuł 165 ust. 7 przepisów wprowadzających ustawę o KAS. I związał pan dyrektorów tym poleceniem. Doszło do złamania, potencjalnego złamania prawa. Artykuł 165 ust. 7, bo funkcjonariusze, którzy byli całą swoją karierę zawodową w kontroli, a akurat w danym dniu byli w tej komórce, no zostali ucywilnieni. I dzisiaj toczy się setki, jeśli nie tysiące procesów sądowych z tego powodu i na podstawie tego właśnie nieszczęsnego polecenia. Dyrektorzy również wykonując to polecenie mogli naruszyć prawo, a więc sprawa ujrzy światło dzienne poprzez uruchomienie innych procedur, zawiadomienie odpowiednich organów. Czekamy na raport NIK-u i nie radzę zamiatać tej sprawy pod dywan. Jeżeli chodzi o ucywilnienie, to 1300 osób chce wrócić do munduru z tych 4000 ponad ucywilnionych, bo wielu już wróciło. Część nie chce już powrotu ze względu na zmiany interpretacji dotyczące emerytur mundurowych i wejście w życie tych przepisów w międzyczasie. A więc no, tylko 1300 osób. Czy dużo? Ta liczba może być bardzo mocno zmniejszona, jeżeli, panie ministrze, tutaj do szefa KAS się zwracam przy tej małej noweli ustawie o KAS, ustawy o KAS w drugim kwartale, przygotowywanej i planowanej w drugim kwartale bieżącego roku, uwzględni pan kompromis zaproponowany przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, przyblokowany tylko i wyłącznie przez pana ministra Mariana Banasia, kompromis z 2017 roku, który ja nie mam sygnałów, żeby odrzucić, jeżeli chodzi o środowisko zawodowe, więc jest ogromna szansa, że uda się to bez sprzeciwu środowiska uwzględnić, czyli kompromis skrócenia 5 lat wykonywania zadań do 1 roku oraz druga kwestia zapewnienia ciągłości służby, ten okres ucywilnienia do wysługi emerytalnej, on musi być po prostu też zmianą jednego przepisu uwzględniony do ciągłości służby. Wówczas zapewniam pana kierownictwo KAS, że olbrzymia liczba spraw o odszkodowanie nie zostanie w ogóle wszczęta i zostanie również wycofana, a to dlatego, że ludzie zobaczą po prostu dobrą wolę kierownictwa Krajowej Administracji Skarbowej, organów państwowych, bo będą się sądzić, ponieważ no w tym momencie wpływa to na wysokość ich emerytury, nie mają ciągłości i do tych 10 lat jest z tym duży problem. To jest jedno. Są sprawy o przywrócenie do munduru i tutaj do sędziów. Sędziowie ma, no, ciągle w sądach pracy są jeszcze sędziowie, którzy mimo iż ścieżka administracyjna została wykluczona, nie uznają się za właściwi do rozpatrzenia tej sprawy. To proszę, pytajcie takich sędziów na rozprawie Wysoki Sądzie. To gdzie ja mam z tą sprawą iść? Do jakiego sądu? Przecież Konstytucja gwarantuje mi drogę sądową w artykuł 45, a artykuł 77 Konstytucji wręcz mówi, że no, nie może ustawa zamykać prawa do drogi sądowej, jeżeli kwestionuje obywatel naruszenie wolności lub prawa. Tu dokładnie taka sytuacja ma miejsce, więc pytajcie o to sędziów, a sędziowie, no, jeżeli oglądają ten film, to bardzo proszę o rozważne rozpatrywanie tych spraw, a to z tego względu, że mamy tutaj też czynnik no, narażenia na szwank prestiżu Rzeczypospolitej i wycieku tych spraw niepotrzebnie na arenę międzynarodową, no bo gdzie obywatel ma się udać? I w ogóle o czym my rozmawiamy przez ponad 2,5 roku?
Przez ponad 2,5 roku bijemy się o to, czy jest droga sądowa, czy nie ma, i ciągle jacyś sędziowie w sądach rejonowych uważają, że są niewłaściwi. No, szanowni państwo, szanowni panie i panowie sędziowie, również prosimy tutaj o rozwagę, rozważne rozpatrywanie tych spraw i nie narażanie Polski na szwank prestiżu Polski na arenie międzynarodowej. To jest druga sprawa. Kolejna to są świadectwa służby. W ogromnej liczbie okręgów wygraliśmy te sprawy. Dyrektorzy zapowiadali, że będą wydawać świadectwa służby wszystkim, no bo przegrali kilkanaście spraw w okręgu. Po co narażać Skarb Państwa na niepotrzebne koszty? No niestety zmienili zdanie, bo jest taka przedziwna sytuacja, jaka miała miejsce w sądzie okręgowym w Bielsku-Białej. Otóż wszystko tam wygrywaliśmy w sądzie rejonowym i nagle sąd okręgowy wziął sobie jakby później rozpatrywane przez rejonówkę sprawy, nie te z pierwszych wokant, tam gdzie nie było adwokata, gdzie nie było naszych członków, i z tego co ja zostałem poinformowany, i no rozstrzygnął negatywnie, że świadectwo służby nie musi być wydane. Natychmiast interweniowaliśmy, uruchomiliśmy adwokata na kolejne wokandy i sprawy zostały w ten sposób zmienione, że no powstrzymaliśmy sąd okręgowy w Bielsku-Białej, który no stchórzył, trzeba powiedzieć, bo wysłał zapytanie do Sądu Najwyższego. Jak? Jeżeli ogromna większość okręgów wydaje takie pozytywne wyroki, to jak można, prawda, no po to jest się sędzią, żeby wyrokować, a nie odbijać piłeczkę do Sądu Najwyższego. W szczególności, że większość okręgów rozstrzygała już tą sprawę jednomyślnie. Gdzieś tam przegraliśmy w jakimś okręgu, bodajże w Bydgoszczy, no to sąd w kolejnych już zmienił podejście i uznawał, że świadectwo służby powinno być wydane. Sędziowie też muszą brać na odpowiedzialność za swoje wyroki, a nie tylko cedować, jak to robią niektórzy, spraw do sądów wyższych instancji. No i przez to mamy taką oto sytuację, że niektórzy dyrektorzy teraz mówią, że oni nie wydadzą świadectw służby, mimo że w jego okręgu przegrał wszystko, bo jest sąd gdzieś tam w Bielsku-Białej, który skierował pytanie prawne do Sądu Najwyższego. Ale nie ma w Polsce precedensu i będziemy kierować kolejne sprawy do tego sądu okręgowego danej lokalizacji, gdzie już pan dyrektor czy pani dyrektor przegrali i będą przegrywać kolejne sprawy i tylko narażają Skarb Państwa na niepotrzebne koszty. Dalsza sprawa to jest kwestia odpraw w związku z tym ucywilnieniem. I tutaj no, badamy sprawę w kolejnych okręgach. Przyznaję, mówię to, bo strona służbowa i tak to wie, w dwóch okręgach jest przegrana w drugiej instancji. Przygotowujemy się w dalszych i no, tutaj też będziemy wysyłać wzór wezwania do dyrektorów, znaczy no nie, do sądu kierowane to właśnie musi być. Musimy wysłać ten, jeszcze jeden wzór trzeba będzie złożyć, mianowicie żeby być na 100% pewnym, że wstrzymujemy bieg terminu przedawnienia i to musi być już do sądu skierowane o ugodę. I takie działania będziemy przygotowywać. Ten wzór się pojawi za parę tygodni i bardzo proszę, skorzystajcie z niego masowo. Skierujcie te sprawy do sądu. Czyli podsumowując, powrót do munduru, odszkodowania i tutaj te sprawy zostaną złagodzone, jeżeli będą nowelizacje, o których mówiłem, świadectwa służby, odprawy. No, jeszcze toczą się też sprawy z rozpędu w sądach administracyjnych i no, działajmy, żeby sprawę ucywilnienia jak najszybciej zakończyć. Tym 1300 osobom, które chcą wrócić do munduru, bardzo, bardzo dziękuję. Proszę Was też o wsparcie, wspieracie nas merytorycznie również, sami analizujecie te swoje sprawy. My potrzebujemy Waszego wsparcia, Wy potrzebujecie naszego, uzupełniajmy się nawzajem. Naprawdę robimy bardzo dużo jako związek, najwięcej czasu poświęcamy na problem ucywilnienia i stworzyliśmy zespół do spraw ucywilnienia.
przewodnicząca w Słupsku jest przewodniczącą tego zespołu, pani Joanna, wspierana przez merytoryczne osoby z innych izb, przewodniczącą z Wrocławia, z Białegostoku, ludzi u naszych członków ucywilnionych. Jest niesamowicie merytoryczny zespół i wspierajcie go. Bardzo proszę o powstrzymanie takiego stawiania sprawy na ostrzu noża. Ja wiem, że macie prawo być zniecierpliwieni, no bo widzicie też nierówne traktowanie. Ktoś wrócił do mundru, ktoś nie. Proces powrotu trwa. Został uruchomiony zaraz po wejściu w życie KAS i on trwa. Była później stagnacja, obecnie trochę przyspieszył. To, że komuś się udało wrócić, nie negujcie tego. Ja wiem, że pewne komórki, te właśnie, których ty mowa w tym poleceniu, są na razie wyłączone. Część dyrektorów usiłuje tutaj coś zadziałać. Inni dyrektorzy stawiają sprawę lekceważąco, nie mają zamiaru przywracać, ale to jest kwestia czasu, no bo jest wola kierownictwa KAS i to jest ważne. Tego się trzymajmy i idźmy w kierunku tych nowelizacji, a więc skrócenia do jednego roku, zaliczenia ciągłości tego ucywilnienia do ciągłości służby i no, uzbrojmy się w cierpliwość i walczmy, tak, ale no, dojdziemy na pewno do finału pozytywnego tego całego procesu ucywilnienia. No niestety nie da się tego zrobić z dnia na dzień. Musi to być proces rozłożony w czasie. Bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję za wsparcie. Pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień. Do widzenia.